Czemu on się schował pod stołem? Czemu on nie schował się No bo jest nieodważny. Bo nie było odważny, się bał. Pod kamyką? Pod kamykiem? Jak da się schować? Okej, dam ci tutaj kamyk. Schowaj się pod nim. Witam w 13 odcinku podcastu Historia Polski dla dzieci oraz według dzieci. Jest to nie tylko 13 odcinek, ale także nagrywam go w piątek 13 kwietnia. Dzisiaj mniej ludzi jest przesądnych, czyli boi się czarnych kotów, przechodzenia pod drabiną czy liczby 13. Ale w przeszłości, w czasach, o których właśnie mówimy, prawie wszyscy ludzie w to wierzyli, prawie wszyscy ludzie byli wtedy przesądni. Ale przejdźmy już do tematu dzisiejszej lekcji. Powiemy sobie o bardzo odważnej córce Władysława Łokietka. Historycy nazywają ją Elżbietą Łokietkówną. Matko, to jest dziwne. Elżbieta Łokietówna. Tak, czyli córka Łokietka. Kówna. Takiego Łokietkówna. Ale czemu nie mówi Łokietek? No bo on był Łokietek. A ona jest Łokietkówna. To jest dziewczyną. Że jest tak. Z jego rodziny, ale tak... W ostatniej lekcji mówiliśmy o tym, że Polskę rozbitą na małe dzielnice połączył w całość Władysław Łokietek. Był on właśnie ojcem Elżbiety Łokietkówny. Władysław Łokietek miał syna Kazimierza oraz córkę Elżbietę. Do tego podcastu ilustracją będzie drzewo rodzinne Władysława Łokietka. Jeżeli możecie, to spójrzcie teraz na nie, gdy będziecie słuchać tej audycji. Tą ilustrację możecie znaleźć, będzie ona ilustracją tego podcastu. Możecie ją też znaleźć na Facebooku, na grupie Historia Polski dla Dzieci. Zachęcam do dołączenia do tej grupy. W notatkach do tego podcastu będzie link do tej grupy na Facebooku. Wróćmy jednak do obrazka. Na tym obrazku, czyli na tej ilustracji, widać 5 osób. U góry Władysław Łokietek i jego dwoje dzieci, czyli Kazimierz III Wielki oraz Elżbieta Łokietkówna, o której będziemy teraz dzisiaj właśnie dużo mówić. Synem Elżbiety był Ludwik Węgierski, a jego córką była Jadwiga. Z tych 5 osób 4 były królami Polski. Królem był Władysław Łokietek, potem Kazimierz III Wielki, po nim Ludwik Węgierski, a po nim jego córka Jadwiga. Królem nie była tylko Elżbieta Łokietkówna, ale i ona rządziła w Polsce. Była regentką. A to jest ten... Jadwiga. To jest chyba jej, nie pamiętam, Ludwik, bajka. To jest wnuczka. Taka rodzina. To jest jego wnuczka. To jest jakby takie drzewo. Nie. To jest prawnuczka. To jest król polski, to był król polski, to był król polski i to był król polski. O, ja myślę, że to królowa. No, nie, to wygląda królowa. Ona była królem. Pamiętasz, bo nie było królowej, więc powiedzieli, że ona zostanie królem. W Polsce królowa nie mogła rządzić, dlatego Jadwiga została królem, żeby rządzić. Dziewczyna została królem? Tak. Dziwne. Prawie chciałam powiedzieć, że musieli jej obciąć włosy. Nie przesłyszeliście się. Jadwiga, czyli wnuczka Elżbiety, chociaż była kobietą, nie była królową, ale była królem Polski. O niej powiemy sobie za parę tygodni na jednej z następnych lekcji. Na razie możecie kogoś zapytać, kto mówi, że zna historię. Zapytajcie go o to, czy Jadwiga była królową Polski. A gdy powie, że tak, będziecie mogli tę osobę poprawić, bo ona nie była królową, ale była królem. Dziś jednak wróćmy do babki Jadwigi, czyli do Elżbiety Łokietkówny. Jej ojciec, Łokietek, wydał ją za mąż za króla Węgier, Karola Roberta. Tak więc Elżbieta była królową Węgier. Urodziła 5 synów, ale niestety 2 pierwszych umarło bardzo szybko. Gdy pewnego dnia siedziała przy stole ze swoim mężem Karolem Robertem oraz 2 następnymi synami, Ludwikiem i Andrzejem, do komnaty, czyli do takiego w pokoju, wpadł pewien człowiek z szablą i zaatakował ich. Jak myślicie, kto stanął w obronie dzieci, tych 2 chłopców, Ludwika i Andrzeja? Król Karol Robert schował się pod stołem, a synów obroniła Elżbieta. Straciła przy tym 4 palce.
Po chwili przybiegli strażnicy i pojmali tego człowieka, który napadł na rodzinę królewską. Ona chciała obronić Ludwika i jej drugiego syna i on jakoś jej uciął trzy palce z ręki. Mhm. No była odwaga. To było z prawej ręki czy z lewej? Nie wiemy. Co jej mąż robi w tym czasie, kiedy ona broniła swoich synów? On działał pod stołem. Ale dlaczego doszło do tego zamachu? Dlaczego ten człowiek napadł na rodzinę królewską? Najpierw muszę was zapytać, czy wiecie, kto to jest dwórka? Dwórka to jest taka rzecz, taki asystent królowej. Czy każda królowa i król mają asystenta? Zawsze. Te dzieci chciały na pewno się nauczyć, więc dużo ich miło może. Dwórka to taka młoda kobieta, która jest przy królowej. Czasami na dwórki mówi się też damy dworu, a po angielsku mówi się na nie lady in waiting. Dwórki to takie asystentki królowej. Tak więc Elżbieta miała dwórki. Jedną z nich była bardzo piękna Klara. Na dwór Elżbiety przyjechał jej młodszy brat Kazimierz i uwiódł Klarę. Kazimierz III Wielki poszedł i zapomniałam to słowo. Uwiódł i... Uwieść to znaczy obiecać komuś, że się z nim ożeni, ale oszukać kogoś takiego. Kazimierz uwiódł Klarę, obiecał jej pewnie coś, ale potem wyjechał do Polski. Właśnie wtedy, gdy Kazimierz wrócił już do Polski, okazało się, że Klara jest w ciąży, czyli że będzie mieć dziecko, a nie miała męża, bo Kazimierz ją oszukał. Bo kiedy wiadomo, że dziewczyna jest w ciąży? Że brzuch jest duży. Miesiączka się przestała. Jej tata był bardzo zły, że jego córka Klara będzie miała dziecko, a nie będzie miała męża. I z szablą pobiegł na dwór Elżbiety. Ale czego on chciał to zrobić jej? Nie wiem, bo był zły. Czasami jak ktoś jest zły, to nie myśli. Na przykład czasami się zdarza, że jesteś zły i powiesz coś złego kogoś. To wtedy normalnie byś tego nie zrobił, ale jesteś zły i dlatego to robisz. Nie zdarza ci się tak czasami? I mówisz do niego niemiłe rzeczy. Albo nazywasz go okropne imiona. No. Odważna Elżbieta uratowała swoich synów, z których jeden z nich, czyli Ludwik, będzie później królem Polski. A czy wy umielibyście opowiedzieć o tej odważnej Elżbiecie, Elżbiecie Łokietkównie, Elżbiecie Królowej Węgier? Ojciec tamtej dziewczyny, która była w ciąży, przyszedł do niej. Ta dziewczyna, która była z nim. Tak, to jej ojciec przyszedł i on próbował i chciał położyć winę na nią. Mhm. I potem chciał obronić Ludwika. Drugiego. No. I wtedy uciął jej ręce. Dobra, już rozumiem. Paluchę. Tak myślę. Było bardzo... Jej brat przyjechał i uwiódł dwórkę Elżbiety, piękną Klarę. Potem wrócił do Polski i dopiero wtedy okazało się, że ona, czyli ta Klara, jest w ciąży. Jej ojciec zezłościł się i chciał zabić króla, królową i całą rodzinę królewską. Król Karol Robert, zamiast bronić swoją rodzinę, schował się pod stołem, a synów uratowała odważna Elżbieta. Tego zdenerwowanego ojca powstrzymał dopiero podczaszy królowej. Podczaszy to taki pan, który zajmuje się winem. Opowiedzcie komuś historię odważnej Elżbiety Łokietkówny, która została królową Węgier i była odważniejsza od swego męża, króla Karola Roberta. Teraz dziękuję wam już za wysłuchanie tej audycji. Jeżeli wam się podobała, proszę podzielcie się z nią z innymi rodzicami i innymi dziećmi. Możecie też wspierać ten podcast i inne projekty, jak na przykład gry planszowe, poprzez Patronite. Linki do podcastu, grupy na Facebooku oraz do profilu na Patronite będą oczywiście w notatkach. Teraz dziękuję już za wysłuchanie i do usłyszenia za tydzień. Ale to było...
się tak, to było... ale to było w jednym koju. To była jakby niespodzianka. Jakby powiemy, że teraz ktoś przyszedł, próbował coś nam zrobić, to byś od razu schowałaś pod co? No właśnie, bo byś się tego nie spodziewała przecież. I byś szybko się schowała. Byś nie poszła na górę i się schowała pod... No bo ktoś tutaj jest. No. I próbuje coś ci zrobić. I nie, byś nie mogła przejść przez. To gdzieś byś się schowała. Gdzie w tym pokoju? Albo byś była na tyle odważna i gdzieś byś schowała coś, żebyś mogła go pokonać. Ja wiem, gdzie byś się schowała. Gdzieś indziej. No, gdzieś indziej to gdzie? To gdzie? No bo on tu stoi, więc nie możesz wyjść. No właśnie. Ja tak robię. Byś się tam nie schowała? W oknie. Bo ja mogę w oknie? Się spiąć od sofy do okna i się... Tak, czekaj, jeśli ja na moim miejscu, w tym domu, by ktoś tutaj stał, żeby coś mi zrobić, ja bym się nie chował, ja bym po prostu wybił szybę i wyskoczył. Tylko wiesz, bym uciekał, otworzył klamkę tam i potem bym uciekł. Takie małe jest, nie, takie, a on mówił w tym pokoju, tylko problem wiesz, żeby wybić okno, to musi iść tam na dole i tam. Tam na górze i tam. Ale wiesz, co boli? Nie, bym skoczył na to. Bo to boli, że wyskakujesz i może cokolwiek cię utrapnąć. I bym wciąż uciekał. Albo bym po prostu zabrał mojego taty kluczyki do samochodu i bym pojechał. To nie, bo by nie mogłaś dosięgnąć. To nie, nie mogę. Nie, może bym tak był. Nie. Bym musiał nie. Muszę chociaż być w wzroście mojej mamy, potem bym dosięgnął. I byś musiał mieć prawo jazdy. No, ale jeżeli to jest jakaś sytuacja.